Panie profesorze, w Polsce jest około 250 tysięcy kobiet, które są zagrożone wystąpieniem raka piersi. No i te kobiety mogłyby być wyleczone, uratowane. Co stoi na przeszkodzie, żeby taką właśnie populację ogarnąć choćby badaniami genetycznymi? Rzeczywiście 250 tysięcy kobiet w Polsce to są nosicielki zaledwie kilku mutacji, mniej niż 10 mutacji, które są bardzo charakterystyczne dla polskiej populacji i które to w związku z tym mają wysokie, ponad 50% ryzyko zachorowania w ciągu życia na raka piersi. Informacja o tym, że jakaś kobieta należy do tego typu grupy ryzyka, jest trudna do przecenienia. Można doprowadzić dzięki działaniom różnego typu do tego, że tego raka albo w ogóle nie będzie, albo będzie wykryty tak wcześnie, że będzie go można bardzo skutecznie leczyć. To jest grupa na dzisiaj, ona prawdopodobnie ulegnie powiększeniu. Bardzo ważny, najważniejszy jest aspekt świadomości edukacyjnej, dlatego tak niezwykle ważne jest, żeby starać się to zrozumieć. A sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ta rzecz, o której dyskutujemy, jest dosyć specyficzna dla Polski. Polska jest jednym z niewielu jak do tej pory rozpoznanych krajów, który ma dużą populację, blisko 40 milionów ludzi i właśnie taki silny efekt występowania mutacji powtarzalnych, tak zwanych założycielskich. Takie zjawiska się obserwuje na ogół w małych populacjach. Dlatego też w tych takich międzynarodowych zaleceniach podejście zmierzające do identyfikacji tych nosicielek mutacji jest słabo wyeksponowane. Wszyscy się z tym zgadzają, natomiast to nie jest dominujące zalecenie. W Polsce trzeba postąpić troszeczkę inaczej. Trzeba wyeksponować to na poziomie i edukacyjnym, jak również na poziomie zaleceń różnych towarzystw medycznych, naukowych, żeby to zadziałało. Pan profesor powiedział, że ta grupa kobiet się będzie zwiększać w miarę odkrywania kolejnych genów, bo no, pan profesor i pana zespół odkrywa te kolejne geny, mamy nowy gen. To znaczy, że to jest kolejna szansa dla tysięcy pacjentów. Tak, ten kolejny nowy gen to jest gen RECQL, który w formie zmutowanej występuje około 10-15 tysięcy kobiet w Polsce, ale my już mamy kolejnych ponad 20 genów kandydatów, z których pewnie co drugi będzie też, że tak powiem, dobrze namierzony, dobrze trafiany i należy się spodziewać, że to molekularne podłoże wysokiego ryzyka genetycznego do raków, pracujemy głównie na modelu raka piersi, ono spowoduje, że tych kobiet będzie więcej. Na pewno ich będzie więcej, bo cechą bardzo charakterystyczną dla genetycznych uwarunkowań jest rodzinne występowanie nowotworów. I dobrze wiadomo, że jeżeli weźmiemy grupę, zwłaszcza kobiet młodych, które zachorowały na raka piersi poniżej 50 roku życia, to u co drugiej takiej kobiety ktoś wcześniej w rodzinie chorował na raka piersi. My na dzisiaj znamy podłoże molekularne dla 10% raków piersi w wieku poniżej 50 roku życia, ale w następnych 40% tych przypadków mamy informację, że najpewniej to podłoże molekularne jest, bo ten rak występuje rodzinnie. Czyli kluczem też są świadomość, tak jak pan profesor powiedział, ale też dostęp do badań genetycznych, tak żeby kobiety, które są zagrożone, mogły potwierdzić fakt istnienia tego zmutowanego genu. Dostępność jest dzisiaj ograniczona nawet paradoksalnie nie jak to zwykle mamy, dlatego że środki są ograniczone. Tutaj te środki są ograniczone oczywiście. To jest kolejka kilkumiesięczna nawet na te badania, w zależności od sytuacji zespołu, który prowadzi te badania. Ale póki co barierą najważniejszą jest niska świadomość, nie tylko u pacjentów, ale i u lekarzy.